Dobrze widzowie, tak jak powiedziałem, dzisiaj dość niespodziewanie o godzinie 12 czy tam 12.30 okazało się, że aktualizacja 20.0 wchodzi do gry. 20.0, która, no ja tak sądziłem, tak mi się wydawało, że będzie wchodzić dopiero za około miesiąc, no to dali ją już teraz. No i wnosi naprawdę różne ciekawe rzeczy, między innymi to, na co wiele osób czekało, czyli wyprawy na stałe. Wyprawy na stałe, wyprawy już na wszystkie serwery, więc no do tego sobie zaraz przejdziemy. No i jakieś tam inne poboczne rzeczy, między innymi coś takiego, zobaczcie. Teraz jak klikniemy w klaserek, no to jest to naprawdę, naprawdę kurczę ładne. Ale to na spokojnie, w ogóle pierwszy raz weszło tak, że wszedł opis zmian, czyli no ten patch note po prostu, i od razu w tym samym czasie weszła aktualizacja do gierki. Więc no spoko sprawa, bo możemy sobie te patch note'y sprawdzać, oglądać i jednocześnie wszystko będę mógł wam pokazywać na bieżąco, co się pozmieniało, co i jak. Rozumiecie, o co chodzi. Dobrze, teraz tak, przede wszystkim jeżeli chodzi o wyprawy, dostaliśmy taką informację z pamiętnika dewelopera. Z radością ogłaszamy, że wyprawy początkowo wprowadzone jako wydarzenie tymczasowe na wybranych światach gry pozostaną już stałą funkcją w grze. Decyzja ta została podjęta po dokładnym rozważeniu waszych opinii oraz wrażeń z gry. Oto dlaczego zdecydowaliśmy się z wprowadzeniem tej zmiany. Dynamiczna rozgrywka, wyprawy wprowadzają głębsze możliwości podejmowania decyzji i strategii, wzbogacając rozgrywkę. Dla naszych weteranów usprawniliśmy obsługę, aby ograniczyć powtarzalne misje, dzięki czemu wasza przygoda będzie bardziej oparta na strategii, a nie monotonnych kliknięciach. Powitanie nowo przybyłych. Wyprawy zaprojektowano z myślą o natychmiastowym wejściu w świat gry, oferując przystępną i prostą ścieżkę dla nowicjuszy, którzy mogą bez opóźnień poddać się zabawie. Brama do innowacji. To przejście poszerza nasze możliwości projektowe, obiecując przyszłość pełną ekscytujących nowych funkcji aktualizacji. Ja to mam w ogóle bardzo małe i nie widzę dokładnie, czy dobrze czytam, ale okej. Korzyści z wypraw nad klasycznymi misjami. Oszczędność czasu. Wyprawy zaprojektowano tak, aby były bardziej wydajne i pozwalały osiągnąć więcej mniejszą liczbą kliknięć. Zwiększona przyjemność. Skoncentrowaliśmy się na tym, aby wyprawy były nie tylko funkcją, ale przyjemnym doświadczeniem poprawiającym zabawę w codziennych przygodach. Nagrody bezpośrednie. Wyprawy dają wam większą kontrolę nad nagrodami, dzięki czemu wasze wysiłki przekładają się bezpośrednio na wyniki. Napędzane opiniami społeczności. Ważnie oceniony wkład oraz ogromne wsparcie dla wypraw doprowadziły nas właśnie do tego momentu. Ta aktualizacja pozwala nam na ciągłą ocenę obu systemów i dostosowywanie się do waszych preferencji. W ustawieniach możecie dowolnie przełączać się między wyprawami a systemem klasycznych misji. Cieszymy się, że doświadczycie nowego wymiaru rozgrywki i czekamy na wasze opinie. No i właśnie, o co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? Już wam pokazuję. Wejdziemy sobie na jakiś tam, powiedzmy, na jakieś konto, nawet to. Na razie przetestujemy na koncie, na którym nie gram. No i w opcjach, jak macie zakładkę rozgrywka, to macie zadania zamiast wypraw. No i jak mamy zadania zamiast wypraw, no to ja mam klasyczną aweczkę, którą sobie mogę klikać tak, jak to miało miejsce do tej pory. A gdy tutaj sobie to odznaczę, cyk, klik. A nie, dobra, przepraszam. Myślałem, że ciągle będzie ta taka babeczka, co była na serwerze beta i u niej trzeba będzie to wybierać, w sensie ten nowy NPC, ale nie. Teraz mamy po prostu, no klikamy na tego ziomeczka tutaj w karczmie, tak jak zawsze, jakbyśmy chcieli robić zwykłe misje, ale zamiast tego mamy właśnie te wyprawy. Jeżeli chodzi o wyprawy, to ja nagrywałem na nich temat bardzo, bardzo dużo filmów i już wam tutaj pokazuję, żebyśmy mieli jasność, jak sobie wpiszecie wyprawy neutral na YouTubie, to będziecie mieli coś takiego. Pyk. No tak jak wam wspomniałem, to jest troszkę przycięte, ale nieważne. Wpisujecie wyprawy neutral i macie. Ten filmik polecam, tutaj drugi. Czy warto robić nowe wyprawy, ekspedycje, wszystko o wyprawach. Dlatego, że wyprawy generalnie nie zmieniły się jakoś bardzo od tych serwerów beta i tam na tych serwerach, tam chyba EU9, EU7 i tak dalej, do obecnego momentu. Działają tak samo i tutaj odpowiadając na wasze pytania, są bardziej opłacalne. Są bardziej opłacalne zdecydowanie, aniżeli klasyczna awka, więc ogarnijcie sobie, jak to robić, zaraz wam wszystko pokażę. I róbcie sobie po prostu te wyprawy. Imo, wyprawy się o wiele bardziej opłaca robić. Po prostu i też są przyjemniejsze. Tu akurat nie ma co się oszukiwać. Są o wiele przyjemniejsze. Także mówię, wpisujecie wyprawy neutral na YouTubie i ten filmik zdecydowanie wam polecam. Ziomek na tawernie napisał, że na 677 levelu dostał 2,5 biliona golda za wyprawę, a zawki dostawał po 1,5 biliona max.
No właśnie, to jest to, o czym powiedziałem. Dobrze, to sobie możemy na razie schować. No i teraz mamy dziennik zmian, który będziemy omawiać i wam będę wszystko pokazywał na bieżąco. Cyk, dziennik zmian dla Shakes and Fidget 20.0. I zobaczcie, w ogóle nowość. Wszystko, co musisz wiedzieć o nowej wersji gry. Powstał jakiś filmik na oficjalnym kanale Shakes and Fidget, gdzie no niby jest to takie omówienie aktualizacji, no ale wiadomo jak to wygląda, aczkolwiek jest to też jakaś tam nowa forma z tego co zauważyłem. No i dobrze, mamy nowe funkcje, to co nas najbardziej interesuje, wyprawy zamiast misji. W opcjach gry można włączyć wyprawy lub misje w zakładce rozgrywka, to już wam pokazałem jak to działa. No i kolejna sprawa, teksty wyraźnie wspominają tylko o wyprawach, ale nadal można ukończyć wszystko korzystając z klasycznych misji. Lista rzeczy do zrobienia, osiągnięcia, pupile wydarzenia itp. O co tutaj chodzi? Ano chodzi o to, że po prostu teraz gierka jest bardziej dostosowana pod wyprawy i wszystko się kręci wokół wypraw, ale nadal klasyczną mawką można wszystkie rzeczy zdobyć. Zresztą... no miliard, to w sumie wiadomo o co chodziło Koman. Ale no wszyscy wiemy o co chodzi, nie? Zamiast 150 statystyk ze zwykłych misji dostał 250 statystyk z wypraw. Możemy to w ten sposób przeliczyć. Także mówię, gierka jest teraz dostosowana pod wyprawy, ale klasyczna awka dalej będzie grywalna, powiedzmy. No i mamy, dodano nowe artykuły Help Shift na temat wypraw, które można przeglądać na ekranie informacji o wyprawie. No i to mamy w gierce z tego co wiem, ale tutaj też mamy takie przydatne linki. Na przykład tutaj mamy o tą graficzkę, którą też pewnie... no już wielokrotnie widzieliście nawet na moich filmach. To jest bardzo, ale to bardzo przydatne. Mamy tu wszystko napisane, co prawda po angielsku, no ale nie jest to skomplikowane. Tutaj mamy kolejną graficzkę, gdzie mamy pokazane co musimy po kolei zbierać, żeby dostać finalną nagrodę, która czasem daje bardzo dużo punktów honoru. Na przykład tego Klausa. Więc no, to jest kolejna grafika. No i tu ogólnie jest wszystko opisane. Ja już się nie będę nad tym rozwodził, bo mówię, wszystko jest powiedziane w tamtym filmie, który wam pokazałem. Ale no, mimo wszystko warto sobie to przejrzeć. Tutaj mamy zadania, czyli mamy po prostu ikonkę zadania, zadanie i opis. Więc no, tutaj mamy opisy wszystkich zadań. Jak sami widzicie. Tutaj mamy opisy wszystkich zadań. No i co musimy zrobić, wybierając poszczególne zadanie. Dla przykładu, tutaj mamy tą ikonkę papieru toaletowego. Ja wam to schowam. Tu mamy klasyczną misję, ale jak sobie zamienię, pyk, no to mamy właśnie ten papier toaletowy. Mamy tutaj lokalizację, no powiem tak, na temat wypraw już się nie będę rozwodził. Obejrzyjcie sobie tamten film, bo się będę po prostu powtarzał. Tu raczej za dużo się nie zmieniło. Dobra, więc to możemy jeszcze wyłączyć i teraz mamy jeszcze spotkania tak zwane. No i tu mamy opisane, jakiego potwora możemy spotkać. Jakiego potworka możemy spotkać w trakcie wypraw. Co nam daje? Mamy kluczyk, mamy skrzynię skarbów. No tu grafiki z tego co widzę się delikatnie pozmieniały, ale generalnie zasada działania tego wszystkiego jest niemalże taka sama. Dobra. No więc tyle. Tyle jeżeli chodzi o wyprawy. Zaraz jakąś... albo może teraz. Zrobimy sobie jakąś wyprawkę. Mamy lokalizację, zobaczcie. Lokalizację z tego co widzę mamy już... normalne, czyli na przykład mamy Puszczę Zarośląską, Trakt Trędowatych, Wyspa Trupiego Łba, Magma Caron, więc wychodzi na to, o Boże, tu jedną wyprawą w ogóle stawki, możemy cały pasek zrobić jedną wyprawą. No tu mamy samouczek, zawsze jest ten samouczek na początku, więc to też jest spoko, też nam troszeczkę pomoże. No i w ogóle oprócz tego, tu nie będę tego czytał, bo to nie ma sensu. Dobra, tu mamy wszystko opisane, wszystko sobie możemy klikać. Ja to tak na szybko, wiecie, przelecę, powiedzmy. Nie no, nie mam gryfa chyba na druidzie, z tego co wiem. Chyba nie mam. No, no i mamy misję zrobioną. Ale to jest, wiecie, no, to trzeba czytać. Jak ktoś jest nowy, nie wie o co chodzi, to musi czytać. Dobra, no my tu generalnie sobie skipujemy ten samouczek. Tu polecam go czytać i ogólnie ogarniać. A, i tu już możemy robić sami. No i właśnie. Musimy zdobyć, z tego co pamiętam, 40 punktów heroizmu. Tu mamy 8, to sobie weźmiemy to. Weźmiemy sobie może plakacik, no i cyk. I mamy 40 punktów heroizmu. Dostaliśmy jakieś tam rzeczy z misji. 3 gwiazdeczki. Maksymalną... no tego golda chyba faktycznie sporo, bez kitu. No i oczywiście expa. Maksymalną ilość, przez to, że zdobyliśmy 3 gwiazdki.
No i tu możemy pominąć misyjkę i cały paseczek zrobiony. No i teraz jak widzicie mamy jakieś inne misje, ale tutaj mamy to i, czyli to information i wszystko dokładnie mamy wypisane. Wszyściutko, co dotyczy wypraw. Polecam sobie poczytać, posprawdzać te graficzki, co wam wcześniej pokazałem, a przeanalizować i wszystko będziecie wiedzieć. Najważniejsze wasze pytanie pewnie to jest, czy wyprawy się opłacają bardziej niż zwykła awka? Owszem, tak, bardziej się opłacają niż zwykła awka. Jak będziecie je robić na 3 gwiazdki, a tak naprawdę jak ogarniecie, to ciężko jest nie zrobić takiej wyprawy na 3 gwiazdki, no to oczywiście bardziej się to wszystko opłaca. Dobrze, lecimy dalej z tymi wyprawami. Teraz tak, potwory zostały ponownie rozmieszczone w strefie światła i w misjach. Każdy z tych potworów ma dokładnie jedno siedlisko w pierwszych 10 lochach lub w określonym regionie podczas wypraw lub misji. Większość ze 172 potworów została przerobiona graficznie, zaimplementowano nowe teksty w lochach. Dla lochów w strefie światła od 1 do 10. No i tutaj, szczerze mówiąc, pojęcia nie ma, o co się rozchodzi. Nie wiem, co to oznacza, że potwory zostały ponownie rozmieszczone w strefie światła i w misjach. W sensie, widziałem, że tam jakieś grafiki potworków zostały pozmieniane takie rzeczy. Ale o co tutaj dokładnie chodzi, jakie są szczegóły tego wszystkiego i tak dalej, pojęcia nie mam. Szczerze mówiąc, pojęcia nie mam. Jakieś nowe teksty w lochach, no to wiadomo. No generalnie powiedzmy, że spoko. Liczba 21 regionów została zmniejszona do 12 i została przerobiona wizualnie. Jajka pupili zostały ponownie przydzielone do tych 12 regionów w zależności od ich elementów. Na przykład jaja niektórych pupili ognia można znaleźć w magmakaronie. Czyli zobaczcie, teraz nie mamy aż tylu lokacji, co mieliśmy wcześniej, bo z 21 lokacji zrobiło nam się tylko i wyłącznie 12. To też jest bardzo ciekawa informacja i też chciałbym tutaj sprawdzić, korzystając z okazji, O Jezus Maria. Jezus, zobaczcie jak to wszystko zostało fajnie zmienione. Kurde. Ej, no to jest strasznie ładne, nie? Jak te animacje tutaj chodzą, jak klaserek wygląda teraz. Ale dobra. Chciałem zobaczyć sobie karczma. Może tu trzeba będzie się obejrzeć świat. Odwiedź wszystkie lokalizacje w ciągu jednego dnia. Ciekawe, czy teraz będzie to osiągnięcie zaliczać po faktycznie odwiedzeniu tej mniejszej ilości lokalizacji. Czy to osiągnięcie też jest tam powiedzmy przeprogramowane, nie? Oby tak. Dobrze, lecimy dalej. Teraz mamy legendarny loch i legendarny loch również dostał troszeczkę zmian. Nowa legendarna broń i przedmioty w legendarnym lochu, legendarny łupy, jak je znaleźć. Tu pewnie jeżeli chodzi o grafikę tych broni, to się dowiemy dopiero jak już ten legendarny loch wystartuje, czyli w czwartek o 16:00. To wam pewnie wtedy pokażę. Nowe drzwi i skrzynie dla wszystkich legendarnych lochów, to zaraz do tego przejdziemy. Wszystkie drzwi, skrzynie i złote pokoje otrzymały artykuły Helpshift, które można wyświetlić na ekranie informacyjnym legendarnego lochu, czyli również ta ikonka information, którą mamy dostępną w wyprawach. No i teraz zobaczcie, tu mogę zamknąć drzwi i faktycznie dodaliśmy troszeczkę, w sensie dodali troszeczkę nowych drzwi i tutaj te pierwsze to są takie, które już były i wszyscy pewnie dobrze wiemy, jak one działały, zresztą to było w poradniku. Do legendarnego lochu, ale zobaczcie. Mamy coś takiego jak drzwi przeznaczenia. Aby otworzyć te drzwi, musisz zakręcić kołem fortuny. Nie jest wymagany żaden klucz. Otrzymujesz losową nagrodę. Błogosławieństwo, złoto, szczęśliwe monety, klepsydry lub grzybki. W przypadku niepowodzenia nakładana jest klątwa. Za drzwiami przeznaczenia może znajdować się pusty pokój, potwór lub pokój interakcji. W pokoju interaktywnym do odnalezienia jest drewniana skrzynia, kufer, zwłoki lub beczka. No więc to są nowe drzwi. Dalej mamy głodne drzwi. Głodne drzwi muszą zostać nakarmione określonym surowcem, aby je otworzyć. Surowiec, którego pragną drzwi, zostanie wyświetlony. Nie jest wymagany żaden klucz. Jeśli nie masz wystarczającej ilości żądanego surowca, ilość jest wyświetlana na czerwono, a drzwi pozostają zamknięte. Kiedy otworzysz głodne drzwi, wejdziesz do pomieszczenia, w którym znajdziesz naświecony kufer. W kufrze znajdujesz surowce, drewno, kamień, duszę, metal, tajemne odłamki lub klepsydry, ale nie surowce wcześniej użyte do nakarmienia drzwi. To też jest ciekawe. No i mamy jeszcze drzwi błogosławieństwa. Kiedy otworzysz drzwi błogosławieństwa, otrzymasz błogosławieństwo. Nie jest wymagany żaden klucz. Za drzwiami czeka na ciebie wróg. Jezus Maria, tu mamy jakieś wrota prób. Drzwi próby mogą pojawić się tylko raz na ukończony bieg w legendarnym lochu i nigdy na pierwszym poziomie. Nie jest wymagany żaden klucz. Za drzwiami próby zawsze czeka potwór o zróżnicowanej sile. Jeśli otworzysz te drzwi i przeżyjesz spotkanie z potworem,
Przez maksymalnie 5 następnych drzwi będziesz miał wybór pomiędzy kolejnymi drzwiami próby lub wyjściem awaryjnym. Postęp jest wyświetlany na drzwiach próby. Jeśli wybierzesz wyjście awaryjne, opuścisz tryb areny walki i otrzymasz skrzynię z nagrodą. Zawartość staje się lepsza, im więcej pomieszczeń na arenie walk pomyślnie ukończysz. Jeśli zginiesz na arenie walki, zostaniesz wskrzeszony, powrócisz do normalnego trybu legendarnego lochu. Kurde, to jest ciekawe. Wyjście awaryjne. Wyjście awaryjne może pojawić się tylko jeśli wcześniej przeszedłeś przez drzwi próby. Nie jest wymagany żaden klucz. Za tymi drzwiami znajduje się skrzynia z nagrodami. Im później wybierzesz wyjście awaryjne, tym lepsze nagrody znajdziesz w tej skrzyni. Oprócz złota i innych surowców, np. metalu, tajemnych odłamków itp., skrzynia z nagrodami może zawierać przedmioty, a w rzadkich przypadkach nawet przedmioty legendarne. Kurde, ciekawe. Ciekawe, bardzo ciekawe. No i tu na dole mamy pokój szefa. No to pokój szefa to są te bossy 25, 50, 70 i 100 poziom. Także no to już jest nam, powiedzmy, dobrze znane. No, także teraz sobie sprawdziliśmy, jakie mamy nowe drzwi. Teraz nowe skrzyneczki. Też mamy całą listę. Ta skrzynka już była, ten już był, to już było, było. O! Najedzony kufer. Znajduje się za głodnymi drzwiami i zawiera drewno, kamień, duszę, metal, tajemne odłamki lub klepsydry. Nasycony kufer nigdy nie zawiera zasobów użytych do nakarmienia głodnych drzwi. Kufer... A, to tylko dwa są nowe kufry, z tego co widzę. Kufer nagród. Znajduje się za wyjściem awaryjnym. Im później wybierzesz wyjście awaryjne, tym lepsze nagrody znajdziesz w tej skrzyni. Oprócz złota i innych surowców, np. metalu, tajemnych odłamków itp., skrzynia nagród może zawierać przedmioty, a w rzadkich przypadkach nawet przedmioty legendarne. Okej. Dobra, i teraz mamy jeszcze złote pokoje. Czy tu się coś pozmieniało? To też było... A, no to wszystko było. Jeżeli chodzi o jakieś złote pokoje... Z tym wszystkim już mieliśmy do czynienia w poprzednich edycjach. Dobra, lecimy dalej. No i teraz bardzo fajna zmiana, głównie wizualna. Przeróbka klasera dokładności. Przeróbka klasera dokładności w bibliotece dokładności. W bibliotece znajdują się trzy grimuary, które wyraźniej oddzielają osiągnięcia klaser oraz przedmioty legendarne. Osiągnięcia są teraz sortowane według funkcji lub kategorii, a każda funkcja zawiera informację o tym, jak można ją odblokować. Osiągnięcie zbierz je wszystkie zostało zmienione z zbierz wszystkie 49 poprzednich osiągnięć na zbierz 50 osiągnięć. Powodem tego jest podział na kategorie, ponieważ obecnie znajduje się ono w kategorii ogólne i nie ma już 49 poprzednich osiągnięć. Implementacja ekranu informacyjnego. No i tutaj o co z tym chodzi, już wam pokazuję. Pyk, pyk. Zobaczcie, no to co już sobie zerknęliśmy przez chwilę. Bardzo ładnie to wygląda. Mamy to wszystko tutaj opisane, ale tu nie ma nic skomplikowanego. Zobaczcie, mamy legendarne przedmioty. Ja na tym koncie mam 41 na 96 i od razu mamy ile procent tych legendarnych klejnotów posiadamy i jaką mamy szansę na legendarne klejnoty. W moim przypadku jest to duża szansa. Więc to też, no mówię, bardzo spoko opcja. Mamy wszystkie edycje legendarnego lochu tutaj podzielone. Jak sobie klikniemy, to mamy, zobaczcie. No i też mamy troszeczkę po staremu, nie? Ale strasznie to jest ładnie podzielone. Mamy klaser. Mamy ile mamy premii do expa. Mamy broń, pancerz, akcesoria bez tiariusz. No i tu tak samo. Na górze podzielone. Wszystko podzielone na jakieś tam lochy. No oczywiście wiadomo, z początku to się może wydać takie nieintuicyjne, nie? Z początku trzeba się będzie do tego przyzwyczaić, aczkolwiek no... Z czasem na pewno się, tak jak mówię, przyzwyczajmy, nie? Prędzej czy później. Do tego jak to wygląda, już będzie każdy po tym śmigał tak jak należy. No i mamy osiągnięcia. Też wszystko napisane, zdobyte 91 na 104, możliwe do odblokowania 104 na 104, niemożliwe do odblokowania 0 na 104. No i tutaj tak samo, podzielone na kategorie, niektóre kategorie mamy już w całości ukończone, ogólnych nam jeszcze brakuje dwóch, na turysty tu nie mam zrobionego, co ciekawe, i lucky dropa. No ale też bardzo, bardzo... Wszystko to jest ładnie, tak, no kurczę, z wizualnego punktu widzenia naprawdę zajebiście to wygląda. Co tutaj dużo gadać. Jeżeli o to chodzi, to zmiana jak najbardziej na plus, tylko trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. Lecimy dalej. Powiadomienia za pośrednictwem skrzynki odbiorczej. Dropy, Twitch, kupony i pakiety od handlarza grzybków lub z webshopu są teraz wysyłane do skrzynki odbiorczej postaci, gdzie można je odebrać. Jeśli powiadomienia zawierają przedmioty wymagające pustego miejsca w plecaku, możesz je odebrać dopiero po posiadaniu wystarczającej liczby wolnych miejsc w plecaku. To jest bardzo fajne.
To w sumie w wielu gierkach jakichś tam mobilnych tak działa, że jakaś tam nagroda gdzieś tam ci leci i dopiero jak ty zdecydujesz, to możesz ją odebrać. To uważam, że spoko również opcja. Dropy Twitch, tutaj coś dla Twitchowników, Twitchaterów. Dodanie dodatkowych dropów Twitch zawierających klejnoty lub epiki. Zobaczcie. Czyli będą jakieś nowe dropy. Zobaczymy, co to takiego będzie. Handlarz grzybków. Czarny rynek rozstawił swoje stoisko u handlarza grzybków i oferuje teraz limitowane edycje opakowań pełnych klepsyd za szczęśliwe monety. No i to też jest w sumie ciekawa zmiana. Patrzcie. Mamy coś takiego, jak wejdziemy w grzybiarza. Mamy czarny rynek. No i możemy sobie kupić klepsydry za szczęśliwe monety. 10 klepsydr za 100, 100 klepsydr za 1000 i 1000 klepsydr za 10 tysięcy szczęśliwych monet. No i tutaj te towary się co tydzień chyba, z tego co widzę, co tydzień będą nowe, co tydzień się będą zmieniać. Także to też taka ciekawostka. Nie opłaca się? No po tym przeliczniku faktycznie się nie opłaca. Zadania związane z wydarzeniem. Od teraz można znaleźć zadania związane z wydarzeniem, które są aktywne podczas wydarzeń specjalnych. Na przykład polowanie na pisanki na Wielkanoc. Znaliście zadań u goblińskiego minstrela. No to już wiemy od wczoraj tak naprawdę, że jak jest jakiś taki event specjalny, jak na przykład to polowanie na pisanki, poszukiwania pisanek, no to jest w tej zakładce wydarzenie właśnie u tego goblinka na mapce miasta. Dobra, lecimy dalej. Ulepszenia. Postacie można teraz trwale usunąć od razu. Zobaczcie, kurwica. Doczekaliśmy się. Dotyczy tylko postaci poniżej 10 poziomu, jeśli nie zostały na nich kupione grzybki w sklepie internetowym lub u handlarza grzybków. Czyli jak ktoś sobie robi takie konta do sprawdzania stricte jakichś serwerów i nic tam nie robi, zostaje na pierwszym levelu, no to jest spoko. Postacie na poziomie 10+, są nadal oznaczone do usunięcia przez 30 dni, niezależnie od tego, czy pakiety zostały zakupione. Lista zadań związanych z wydarzeniem Maksymalizator. Pierwszy pakiet nagród zawierał metal, drugi tajemne odłamki. Pierwszy pakiet nagród zawiera teraz metal i tajemne odłamki, podczas gdy drugi zawiera złoto. To nie wiem w sumie, czy... Szczerze to nie wiem, co to jest za zadanie Maksymalizator. Ktoś może na czacie napisać, jeżeli się orientuje, a ja totalnie nie wiem. Wyświetlanie szczęśliwych monet. Od ostatniej poprawki aktualizacja 19.5 przeklęty telewizor wyświetla liczbę szczęśliwych monet dostępnych dla użytkowników Androida, co zostało teraz zaimplementowane również dla wersji WebGL oraz iOS, czyli no dla iPhone'ów w dużym skrócie. Gildia. Gracze, którzy zostali zablokowani przez listę znajomych, nie mogą już korzystać z funkcji szeptu na czacie gildii. Okej, to powiedzmy, że spoko. Dobrze, teraz mamy tak. Naprawione błędy. Gildia. Premia punktów doświadczenia Hydry nie jest już naliczana przy indywidualnym logowaniu, ale przy codziennym resetowaniu tak, aby pozostała taka sama przez cały dzień. Okej. Czyli będzie się liczyło o północy i tyle. Osiągnięcie kwadratowe oczy. Szczęśliwe monety z kupionych pakietów są teraz wliczane do tego osiągnięcia. To bardzo dobrze. Wersja, powiedzmy, Steamowa. Naciśnięcie skrótu H 7 razy powoduje teraz ponowne przekierowanie do gildyjnej międzynarodowej sali chwały. No to jakaś pierdółka. No i mamy teraz aplikację mobilną, ulepszenia, wyprawy. Powiadomienia push wysyłane są po upływie czasu oczekiwania po 5 i 10 spotkaniu. Czyli po prostu jak nam leci misja, którą możemy skipnąć klepsydrą, to jak się to zakończy, to na telefonie dostaniemy powiadomienie, że właśnie zakończyła się ta misja. Tak jak to było przy klasycznej awce. Lista zadań. Położenie podpowiedzi poszczególnych pakietów nagród zostało zoptymalizowane tak, aby nie znajdowały się tuż pod palcem. Czat pomocy technicznej. Powiadomienia push są teraz wysyłane, gdy obsługa odpowie na zgłoszenie. No to też takie pierdoły. No i na samym końcu portal społecznościowy, nowe funkcje. Webshop. Podobnie jak w przypadku handlarza grzybków, aby móc dokonywać zakupów, należy teraz dodać e-mail do rozliczeń w webshopie. No i już wam tutaj pokazuję, bo to troszeczkę tam zmieniam rozkład, powiedzmy, tego jak się kupuje jakiś pakiecik. Wchodzimy sobie na home.syfygamy.net, wchodzimy do sklepu. To już wam mogę pokazać. No i zobaczcie, teraz jak chcemy kupić cokolwiek na tym webshopie, na przykład tutaj pakiecik za dwie dyszki, to żeby wpisać kod twórcy, to oczywiście musimy to rozwinąć. Natomiast na dole mamy dodatkowe pole, adres e-mail do rozliczeń. I jeżeli tutaj nie mamy nic wpisane, ja akurat mam,
mam zaptaszkowane na zielono, to musimy podać swój adres mailowy, na który chcemy dostać potwierdzenie zakupu grzybów, potwierdzenie płatności i tak dalej, i tak dalej. Sami rozumiecie. No i dopiero wtedy przechodzimy do płatności. Więc to jest tak naprawdę ostatnia zmiana z tej aktualizacji. No i tyle, i tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o nową aktualizację 20.0. Fajna, w sensie od dłuższego czasu nic się nie zmieniało w legendarnym lochu, teraz się nagle zmieniło, więc to na duży plus. Wreszcie weszły wyprawy, długo wyczekiwane, bo już od groma dostawałem pytań, kiedy nowe wyprawy na wszystkich serwerach, co i jak i tak dalej. Fajna zmiana tego klasera, bardzo ładnie to wygląda wizualnie. No i generalnie spoko. Generalnie wreszcie jakaś taka większa aktualizacja, fajniejsza, która wnosi do gierki więcej. W ogóle tutaj jeszcze do ludzi z YouTube'a, bo to też poleci na YouTube'a. Bardzo możliwe, że ja w przypiętym komentarzu po prostu wrzucę tam link do tego filmu, o którym wam mówiłem. Czyli do tego, czy warto robić nowe wyprawy, ekspedycje, wszystko o wyprawach. No i to wam no pewnie pomoże, nie? Pewnie generalnie pomoże, łatwiej to znaleźć i sobie obejrzycie. Bo mówię, dzisiaj się nie chciałem akurat w tym filmie za bardzo o tych wyprawach rozwodzić. I wszystko. I tak naprawdę wszystko.